Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. W oceanach na całym świecie żyją małe żyjątka zwane krewetkami. Mają one ciekawy zwyczaj. Kiedy zrzucają swoje pancerze, aby się rozwijać, płyną na samo dno, łapią ziarenko piasku odpowiedniej wielkości i umieszczają je w szczelinie, którą mają na głowie. Nazywamy je kamieniem równowagi, ponieważ ze względu na swoją wagę pomaga im ono utrzymać równowagę w falach. Niektórzy biolodzy morscy wpadli na pomysł. Złapali kilka krewetek i umieścili je w ogromnym akwarium, ale zamiast na jego dnie umieścić piasek, wysypali tam opiłki żelaza. Kiedy nadszedł czas linienia, krewetki popłynęły na dół, wzięły mały kawałek żelaza i umieściły go w swoich głowach. Naukowcy umieścili nad akwarium duży elektromagnes, włączyli go i, jak się domyślacie, wszystkie krewetki odwróciły się do góry nogami i zaczęły tak pływać. Jakby tego było mało, biolodzy wzięli zwykłą krewetkę z innego akwarium i wrzucili ją do wody z pływającymi odwrotnie żyjątkami. Oczywiście ona pływała normalnie, a wszystkie inne krewetki pytały siebie nawzajem, co jest z nią nie tak. A przecież tak naprawdę to one poruszały się nieprawidłowo, bo miały w głowie niewłaściwą skałę. Podczas dzisiejszego programu Apokalipsa Teraz będziemy mówić o skale prawa Bożego w naszych sercach. Dziękuję, pastorze Ross. Pamiętajcie, przyjaciele, że pastor Ross powróci do nas pod koniec programu, gdy będziemy odpowiadać na wasze pytania. Dzisiaj dotkniemy jednego z głównych tematów Apokalipsy. Kładziemy solidne fundamenty, ponieważ w kolejnych prezentacjach będziemy mówić o sprawach najwyższej wagi, takich jak Ameryka w proroctwie, dlaczego jest tyle różnych wyznań, Armagedon, Millennium, Bestia i jej znak. Przyjaciele, obiecuję, że wasze życie się zmieni. Jezus powiedział: błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Dzisiaj skupimy się na zachowywaniu słów tej księgi. Nasze studium jest zatytułowane Niezmienne prawo. Chcemy dowiedzieć się, co Bóg mówi na temat prawa, a także co Apokalipsa mówi na temat prawa i dekalogu, oraz jak podchodzą do tego chrześcijanie. Wyszliśmy więc na ulicę, aby uzyskać kilka opinii mieszkańców największych miast Ameryki Północnej. Być może nie wszystkie prawa są dobre lub złe, ale dają nam jakiś pogląd na to, co możemy, a czego nie możemy robić. Prawo jest ważne, bo gdybyśmy go nie mieli, ludzie mogliby robić wszystko, co chcą, na przykład zabijać innych albo kraść. Niektórzy ludzie odróżniają dobro od zła, ale niektórym trzeba to powiedzieć. Prawo służy temu, żeby na świecie nie zapanował kompletny chaos. Powiedziałabym, że mamy wiele dziwnych praw. Musi istnieć tyle praw. Gdyby było ich mniej, to wszystko by nie działało. Według Biblii każdy zgrzeszył. Każdy z nas grzeszy codziennie. Wszyscy grzeszymy. Tylko dzięki 10 przykazaniom wiemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. Bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie, uważam, że są to podstawowe zasady, których należy przestrzegać, jak nie zabijaj, nie kradnij, bądź posłuszny. Nie pożądaj. Każdy, kto kiedykolwiek był zazdrosny, że ktoś zarabia więcej pieniędzy, ma fajniejszego psa. Myślę, że wierzący nie są bezpieczni, dopóki nie żyją według zasad biblijnych. Nie wystarczy tylko je znać. Jezus już się poświęcił. Nie ma znaczenia, czy w Niego wierzysz, czy nie. Jezus jest wszechmocny. On powiedział: ja już Cię zbawiłem, baw się dobrze. Wysłuchaliśmy różnych opinii na temat prawa Bożego i prawa w ogóle, a także tego, czy Bóg oczekuje, że będziemy go przestrzegać. Mam nadzieję, że zorientowaliście się,
iż na dole ekranu widoczne były kolejne pytania, na które odpowiadały pytane osoby. Ich odpowiedzi pokazują nam, że nie tylko w Kościele, ale i poza nim, ludzie mają wiele różnych pomysłów na to, w jaki sposób powinniśmy traktować prawo, a my chcemy wiedzieć, co Biblia mówi na ten temat. Mając w pamięci ten wstęp, przechodzimy do dzisiejszego studium. Chcę wyraźnie podkreślić, że jest to ważny temat Apokalipsy. W Apokalipsie 14:12 czytamy: tu jest wytrwałość świętych, tu są ci, którzy strzegą przykazań Bożych. Apokalipsa 22:14 mówi: błogosławieni, którzy wypełniają Jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramę do miasta. Jest to ostatni rozdział Biblii i ogłasza on błogosławieństwo dla tych, którzy zachowują Jego przykazania. Czym są przykazania? Biblia mówi, że Bóg dał prawo. Dowiadujemy się z niej również, że są prawa, którym już nie podlegamy. Jak możemy to rozróżnić? W Kościele panuje duże zamieszanie w tej kwestii. Jest to chyba najbardziej kontrowersyjny temat w świecie chrześcijańskim. Czego tak naprawdę chce od nas Bóg? Zbadamy ten temat. Jezus powiedział, że ci, którzy zachowują Jego prawo, są błogosławieni. Spójrzmy na kilka historii biblijnych, które pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób wiąże to się z Księgą Apokalipsy. W Danielu 6 czytamy, że kiedy Persowie podbili Babilonię, mówiliśmy o tym wcześniej, król Medów i Persów Dariusz mianował Daniela premierem i głównym doradcą w nowym rządzie. Niektórzy z pozostałych doradców króla nie byli z tego powodu zadowoleni i zaczęli spiskować przeciwko Danielowi. Jak możemy się go pozbyć? Jest uczciwy i dokładny. Musimy znaleźć jakieś prawo pułapkę, dzięki któremu usuniemy go z drogi. Udali się więc do króla i powiedzieli: królu, mamy wspaniały pomysł, żeby zjednoczyć całe królestwo. Uważamy, że jeśli wydasz prawo zakazujące ludziom modlić się przez 30 dni do jakiegokolwiek innego Boga poza Tobą pod groźbą rzucenia lwom, to zjednoczy naród i zbuduje szacunek wobec Ciebie. Król odrzekł: to brzmi dziwnie, jesteście pewni? O tak, musisz to zrobić, królu. To zjednoczy wszystkich przez wspólne wielbienie. Kiedy starożytni królowie nie mogli zjednoczyć narodu poprzez wspólny język, walutę, zwyczaje czy pochodzenie, wykorzystywali do tego wspólną religię. Dlatego niektórzy faraonowie ogłaszali się bogami. Aleksander Wielki twierdził, że jest Bogiem, a rzymscy cesarze nakazywali poddanym oddawać cześć cesarom Rzymu. Dariusz zgodził się z pomysłem doradców i wydał takie prawo. Prawo Medów i Persów, które nie mogło być zmienione. Nie zdawał sobie sprawy, że jest to pułapka na Daniela. Ogłosili je. Wiedzieli, że Daniel ma w zwyczaju trzy razy dziennie modlić się do Boga Jahwe. W Księdze Daniela 6:11 czytamy, wspaniały werset biblijny: a gdy Daniel dowiedział się, że pismo zostało podpisane, wszedł do swego domu, gdzie w jego pokoju było okno otwarte w stronę Jerozolimy, i trzy razy w ciągu dnia klękał i modlił się, oddając chwałę swemu Bogu, jak to zwykł przedtem czynić. Nie zamierzał pozwolić, aby prawo państwowe powstrzymało go od wielbienia Boga. Musiał podjąć decyzję. Pierwsze przykazanie mówi: nie będziesz miał innych bogów przed moim obliczem. Czy powinien przestrzegać przykazań Bożych, czy praw ludzkich? W Danielu 3 czytamy, że Nabuchodonozor uczynił złoty posąg. Każdy, kto nie pokłoni się temu posągowi, zostanie zabity. Szadrach, Meszach i Abednego musieli zdecydować, czy pokłonimy się złotemu posągowi, czy pozostaniemy wierni drugiemu przykazaniu, które mówi: nie będziesz tego czynił. Postanowili postawić Boga na pierwszym miejscu, a Bóg ich wybawił. Apokalipsa mówi, że bestia zmusi wszystkich do oddawania czci wbrew prawu Bożemu. Ci, którzy tego nie zrobią, nie będą mogli kupować ani sprzedawać, a ostatecznie zostaną zabici. Lud Boży musi wiedzieć, jaka jest wola Boża, albo podąży za tłumem i podejmie złą decyzję. Daniel mógł zamknąć okno i się modlić. Nie musiał klękać i wypowiadać modlitwy na głos.
Nie musiał iść na górę. Wszystko, co robił, miało mówić: nie wstydzę się mojego Boga. Klękał, otwierał okno, wchodził na górę, gdzie wszyscy mogli go widzieć, i modlił się do Boga. Wrogowie usłyszeli go i donieśli o tym królowi, który pomyślał: co ja zrobiłem? Próbował ocalić Daniela, ale prawo to prawo. Nawet król nie mógł złamać swojego prawa. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. Biblia mówi, że król zwrócił się do Daniela i powiedział: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, on niech cię wybawi. Potem przykryto otwór jaskini ogromnym kamieniem, a król zapieczętował go królewską pieczęcią. Wrócił do pałacu i spędził noc, poszcząc i nie dopuszczając do siebie instrumentów muzycznych. Wczesnym rankiem szybko pobiegł do jaskini. Złamał pieczęć, przesunął kamień i okazało się, że Daniel żyje. Czy nie brzmi to znajomo, przyjaciele? W Biblii jest historia o szpiegach, którzy chodzili za Jezusem, próbowali złapać go w pułapkę, żeby się go pozbyć. W końcu oskarżyli go o to, że łamie prawo polityczno-religijne. Zarzucili mu, że czci innego Boga, a nie Cezara. Jezus został złożony w grobowcu, którego wejście przywalono wielkim kamieniem i zapieczętowano. Chrystus był niewinny i wyszedł stamtąd żywy. Biblia mówi, że diabeł chodzi wokół nas jak lew ryczący. Ten lew nie mógł zatrzymać Jezusa w grobie, tak jak lwy nie mogły zatrzymać Daniela w jaskini. Biblia mówi, że Bóg posłał swojego anioła, który zamknął ich paszczę. Dzielimy się nią dlatego, że ilustruje ona, jak Bóg chroni i staje po stronie tych, którzy przestrzegają Jego prawa. Boże prawo stanowi ważną kwestię w Księdze Apokalipsy, w ostatecznej walce z mocą bestii. Musimy to zrozumieć, ponieważ obecnie wiele kościołów nie naucza już dekalogu. Dowiemy się, co Biblia mówi na ten temat. Przejdziemy od Księgi Rodzaju do Apokalipsy, ostatniej księgi Biblii, w której wszystkie te prawdy osiągają punkt kulminacyjny. Pytanie pierwsze. Czy Boże prawo moralne może być poprawiane, a nawet unieważnione? Kiedy mówimy prawo moralne, chodzi nam o 10 przykazań. Dekalog. Słowo deka oznacza 10. 10 słów. Dekalog. Kodeks moralny. Kiedyś znajdował się on na drzwiach każdej klasy szkolnej. Kiedy byłem dzieckiem, chodziłem do szkoły publicznej. Pamiętam, jak mówiono nam, że złota zasada głosi, iż należy kochać Boga i bliźniego. A na tablicy ogłoszeń wisiało 10 przykazań. Możecie w to uwierzyć? Teraz nie można tego zrobić, bo trzeba rozdzielić Kościół od państwa. Czy to prawo może być zmienione? Król Persji nie mógł zmienić swojego własnego prawa. Biblia mówi, że Achaszwerosz ożenił się z Esterą. Wydał prawo, które zezwalało na atakowanie Żydów w konkretnym dniu, a potem dowiedział się, że jego żona jest Żydówką. Nie mógł zmienić swojego prawa. Mógł tylko wydać inne, pozwalające Żydom bronić się przed atakami, zanim one nastąpią. Czy Bóg może zmienić swoje prawo? W Ewangelii Łukasza Chrystus mówi: łatwiej zaś jest przeminąć niebo i ziemi, niż upaść jednej kresce z prawa. Jedna kreska oznacza tutaj najmniejszą literę hebrajskiego alfabetu. Nie naruszę mego przymierza i nie zmienię tego, co wyszło z moich ust. Dekalog został nazwany Bożym przymierzem, a Bóg obiecuje, że go nie złamie. Co więcej, w Psalmie 111, 7-8 czytamy: niezmienne są wszystkie Jego przykazania, utwierdzone na wieki wieków. Jeśli to nie wystarczy, mamy jeszcze werset z Malachiasza 3:6. Gdyż ja, Pan, nie zmieniam się. Jezus Chrystus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On nie zmienił swojego prawa. Kiedy Bóg dał prawo, wypowiedział je własnym głosem pośród gór. Towarzyszyły temu grzmoty i wstrząsy, ogień i błyskawice. Napisał je swoim palcem na kamiennych tablicach, aby zilustrować i podkreślić jego niezmienną naturę. On go nie zmieni. Nie może tego zrobić, bo żeby zmienić prawo, musiałby zmienić siebie. On powiedział: ja, Pan, nie zmieniam się. Prawo Boże jest doskonałym wyrazem Jego charakteru. Spójrzmy na tabelę, która to pokazuje.
W środkowej kolumnie widzimy cechy Boga. Po lewej stronie są opisujące je wersety, a po prawej wersety pokazujące, że prawo posiada te same cechy. Biblia mówi, że Bóg jest dobry. Rzymian 7:12 mówi, że prawo jest dobre. Izajasz 5:16, Bóg jest święty. Rzymian 7:12, prawo jest święte. Księga Powtórzonego Prawa 32:4, Bóg jest sprawiedliwy i tak samo prawo. Mateusz 5:48, Bóg jest doskonały. Psalm 19:7, prawo jest doskonałe. 1 Jana 4:8, Bóg jest miłością. Lista się wydłuża. Bóg jest prawy, Jego nakazy są prawe. Bóg jest prawdą i prawo również. Nie mamy czasu, żeby wymienić wszystko. Bóg jest czysty i prawo jest czyste. Bóg jest duchem, prawo jest duchowe. Bóg jest niezmienny i wieczny. Nie może zmienić swojego prawa, ponieważ jest Bogiem, który się nie zmienia. On jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Czym według Biblii jest grzech? Czytamy, że grzech jest przestępstwem prawa. Grzeszymy, kiedy łamiemy Boże prawo i jesteśmy nieposłuszni. Chyba najlepsza i najprostsza definicja grzechu to nieposłuszeństwo Bogu. Kiedy robimy coś, czego prawo zabrania. Kiedy kłamiesz, łamiesz jedno z Bożych przykazań i to jest grzech. Kiedy kradniesz, również łamiesz przykazanie. To jest grzech. Tak naprawdę każda Boża zasada podpada pod jedno z 10 przykazań. Spróbuję to podsumować. Bóg jest miłością. Jedno słowo, Bóg jest miłością. Boża miłość jest podzielona na dwie części. Mamy kochać Boga z całego naszego serca, bliźniego jak siebie samego. Te dwa przykazania dzielą się dalej. Pierwsze 4 dotyczą miłości do Boga, a pozostałe 6 miłości do człowieka. To tak jak ja mam jedną głowę, 2 ręce, 10 palców. Nie mam tylko 4 palców w jednej i 6 w drugiej. Chodzi o to, że okazuję moją miłość, używając do tego rąk i palców. Podobnie jest z przykazaniami. Są podsumowaniem miłości. Łamanie prawa oznacza więc brak miłości i szacunku, bo przez prawo jest poznanie grzechu. To niesamowicie ważne, przyjaciele, ponieważ tam, gdzie nie ma grzechu, nie ma prawa. Jeśli nie ma prawa, nie ma grzechu. A jeśli nie ma grzechu, nie potrzebujesz Zbawiciela umierającego za twoje grzechy. Diabeł nienawidzi prawa, bo kiedy znamy Boże prawo, pomaga nam ono rozpoznawać nasze grzechy i powierzyć nasze potrzeby Zbawicielowi. Bez prawa nie ma grzechu, więc nie potrzebujesz Zbawiciela. Szatan atakuje Boże prawo, bo nie chce, aby ludzie zwrócili się do Jezusa. Możemy powiedzieć, że prawo jest jak lustro. Lustro nie mówi nam, co jest złe, ale pomaga nam to rozpoznać. Spróbuję to zilustrować. Jeśli oglądaliście już moje seminaria, wiecie już, że robię to w prawie każdym programie. Uwierzcie, wcale się nie wygłupiam, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Dziękuję, pani Bachelor. Czy w moim wyglądzie coś się zmieniło? Ron mówi, nie, zawsze wyglądasz tak źle. Widzicie coś innego, prawda? Być może nawet was to rozprasza. Czy jesteście świadomi, że ja tego nie widzę? Co powinienem zrobić, żeby to zobaczyć? Spojrzeć w lustro. Wyobraźcie sobie, że idę przed siebie, czuję się dobrze, uważam, że wszystko jest w porządku. Ludzie rzucają mi dziwne spojrzenia, ale uważam, że to oni mają problem. Wiele osób w taki sposób idzie przez życie. Wreszcie przechodzę obok sklepowego okna, patrzę w moje odbicie i myślę, o nie, jakie to żenujące. Wyglądam okropnie. Czułem się dobrze, dopóki nie spojrzałem w lustro. Postanawiam więc zignorować ten przedmiot. Czy to zmieniło rzeczywistość? Nie, nadal mam ten sam problem. Próbuję jedynie oszukać samego siebie. Niektórzy ludzie atakują prawo, bo nie chcą być świadomi swoich grzechów. Kiedyś Moody powiedział, albo Biblia będzie trzymała cię z dala od grzechu, albo grzech będzie trzymał cię z dala od Biblii. Jeśli to pokazuje mi, że z moim wyglądem coś jest nie tak, a przez to sprawia, że czuję się źle, czy poczuję się lepiej, jeśli to wyrzucę? Nie.
Jeśli więc lustro pokazuje mi, że trzeba rozwiązać ten problem, czy użyję go do pozbycia się tego? To trochę nie fair. Sprawia, że czuję się źle, ale nie proponuję rozwiązania. Wiecie, co to jest? Grzech. A to? Jeśli grzesząc zostawilibyśmy tylko z prawem, bylibyśmy w niezłych tarapatach, ponieważ to nie może usunąć tego, jedynie pokazuje mi, co jest źle. Czego potrzebuję? Czyścika. Co to jest? To właśnie kawałek mojego czerwonego t-shirta, który dzisiaj pociąłem. Mogłem pociąć biały, ale to reprezentuje krew Jezusa. To był stary t-shirt, bez obaw. Jeśli użyję tego, kiedyś zrobiłem to markerem permanentnym i to był wielki błąd, i spojrzę w lustro, o, jest lepiej, już nie mam nic przeciwko temu widokowi. Nawet zaczyna mi się on podobać. To pomaga mi zobaczyć, jaki jest mój status. Założę się, że wśród publiczności w studiu nie ma osoby, która przed przyjściem tutaj nie spojrzała w lustro. Ilu z was robi to przed wyjściem na zewnątrz? Nie zapytam, jak długo w nie patrzycie. Rozumiecie, co chcę powiedzieć, prawda? Niektórzy myślą, że jeśli wierzymy w dekalog, jesteśmy legalistami. Ale to nieprawda, bo prawo nas nie zbawia. Legalistami są ci, którzy uczą, że tak jest. Prawo ma pokazać nam, że potrzebujemy Jezusa i dlatego jest niezbędne. Cały czas musisz się do Niego odnosić. Codziennie patrzymy w lustro, prawda? Wiem, że w historii były kultury, w których lustra nie były powszechnie dostępne. Ale nawet Biblia mówi, że prawo jest lustrem, więc musiał istnieć w tamtych czasach. Lustro pokazuje twoje odbicie. Patrząc w nie, sprawdzasz, czy na pewno podążasz za Bogiem. Nie patrzysz na grzech po to, żeby zacząć czcić prawo, ale po to, żeby zbadać samego siebie. W 2 Koryntian czytamy, doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Prawo jest lustrem. Każdy, kto spogląda w to doskonałe prawo i pozostaje w nim, przychodzi do Jezusa, ponieważ wszyscy potrzebujemy Jego oczyszczenia. Pytanie trzecie. Do jakiego prawa odnosi się 1 Jana 3,4? Kiedy Jan mówi, że grzech jest przestępstwem prawa, o jakie prawo mu chodzi? Czytajmy dalej. Ale nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo. Także i pożądania bym nie znał, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Widzimy, że nie chodzi tutaj o prawo ceremonialne. Apostoł odnosi się do jednego z 10 przykazań. Dotarłem do niesamowitego faktu. Na świecie jest wiele różnych praw. W Biblii też są różne prawa. Być może zastanawiacie się, którego z nich mamy przestrzegać. Ameryka ma dość dziwne prawa. W Waszyngtonie psy nie mogą szczekać po godzinie 18. W Nashville kąpiele w miejskiej fontannie są zabronione. Wcześniej widziałem ludzi, którzy to robili. W hrabstwie Salt Lake w stanie Utah nielegalne jest noszenie skrzypiec w papierowej torbie. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale najwyraźniej ktoś zrobił coś ze skrzypcami w papierowej torbie. Blight w Kalifornii mieszkańcy nie mogą nosić butów kowbojskich, chyba że posiadają co najmniej 2 krowy. W Kentucky zabronione jest noszenie lodów w tylnej kieszeni. Chciałbym usłyszeć historię, jaka się za tym kryje. W Michigan nie wolno umieszczać trawki w biurku szefa. Ktoś musiał to przegłosować. W Kanadzie bezprawne jest pożyczanie odkurzacza najbliższemu sąsiadowi. To tylko mała próbka dziwacznych praw, które znajdują się w księgach. Zasady umieszczone w dekalogu są unikatowe. W mniej więcej 300 słowach Bóg podsumował swoją wolę dla całej ludzkości. Robiłem całą serię na temat 10 przykazań i w ciągu 10 prezentacji nie miałem wystarczająco dużo czasu, ponieważ są one tak obszerne i wszechstronne. Każdy grzech na tym świecie w jakiś sposób pasuje do jednej z tych 10 zasad. Czy potrzebujemy ich dzisiaj? Mamy tutaj starszy numer tego czasopisma, ale pamiętam, jak robiłem mu zdjęcie. Byłem zszokowany. Zdrada małżeńska może być zapisana w genach. Artykuł można podsumować tak. Nie win siebie za niewierność wobec współmałżonka, ponieważ wywodzimy się od małp, które nie zawsze są monogamistkami. Ludzie zaczęli myśleć, serio? Mogę zachowywać się jak małpa? Skutki takiego myślenia nie są dobre.
Podam wam przykład Ameryki, która w szczególności odeszła od Boga. W latach 1867 do 1879 tylko 3% małżeństw kończyło się rozwodem. W 1898 roku było to już 7%. W 1925 roku 16% małżeństw kończyło się rozwodem. W 1940 – 20%. W 1970 – 33%. W 1985 – 50%. Obecnie trudno to śledzić, ponieważ tak wielu ludzi żyje razem bez ślubu, że kiedy się rozwodzą, nie muszą robić tego oficjalnie. Statystyki są przerażające. Na szczęście trochę lepiej jest w rodzinach chrześcijańskich. Teraz muszę to udowodnić. Jedno z badań pokazało, że wśród chrześcijan, którzy regularnie uczęszczają do kościoła, są o wiele lepsze perspektywy na zawieranie trwałych małżeństw. Podam wam przykład tego, dokąd zmierza nasza kultura. W 2015 roku istniała strona internetowa Ashley Madison, na której zachęcano ludzi do romansowania. Czytamy tam: życie jest krótkie, pozwól sobie na romans. Jedna z firm była tym tak oburzona, że stworzyła specjalny zespół Impact Team. Hakerzy włamali się na serwer, wykradli dane użytkowników i zagrozili, że je ujawnią, jeśli strona nie zostanie zlikwidowana. Uważali, że zachęcanie ludzi do łamania przysięgi małżeńskiej jest obrzydliwe. Firma Ashley Madison zagrała po swojemu i wypuściła w świat 25 gigabajtów danych, włącznie z danymi użytkowników. Wielu było zawstydzonych. Odkryto, że na stronę zapisało się 37 milionów ludzi. 5 milionów to kobiety, a reszta mężczyźni. Ludzie, którzy skorzystali z pomysłu i mieli romans. Przeprowadzono badanie na grupie 1000 Amerykanów i okazało się, że 21% mężczyzn i 19% kobiet przyznało, że zdradzili swoich partnerów. Warto wspomnieć, że 7% badanych stwierdziło, że woli nie odpowiadać na to pytanie. Biblia mówi: nie będziesz cudzołożył. Kradzieże w sklepach. Największe straty, jakie ponoszą sprzedawcy, wynikają z tego, że ludzie kradną. 36% strat firmy wynika z kradzieży wewnętrznych. Ludziom brakuje uczciwości. Słyszałem o kaznodziei, który przejeżdżał przez Szkocję. Za jego sprawą kraj ogarnęło ogromne ożywienie. Pracował w stoczni, tam przemawiał do pracowników. Zapoczątkował odrodzenie religijne i duchowe. Mieli tam jednak duży problem. Tak wielu pracowników przyniosło z powrotem narzędzia i inne rzeczy, które ukradli swoim pracodawcom, że musieli zbudować na nie nowe magazyny. Duch Święty nie dawał pracownikom spokoju w kwestii kradzieży. Biada ludziom, gdyby nie było prawa. Znam pewnego duchownego, który po wysłuchaniu mojego kazania na temat prawa Bożego stwierdził: cóż, nie chcę być legalistą. I zdjął dekalog ze ściany w swoim kościele. Wyznawcom powiedział: nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską. Wywołało to wielkie zamieszanie wśród wiernych tego kościoła. Nie dzieje się to tylko w kulturze, ale także w kościele. Poziom przestępczości w naszym społeczeństwie jest szokujący. Co 100 godzin na ulicach ginie więcej młodych ludzi, niż zginęło podczas wojny w Zatoce Perskiej. Chyba już o tym wspominałem. Przeciętny 18-latek, który dorastał mając w domu telewizor, był świadkiem 200 tysięcy aktów przemocy, wliczając w to 40 tysięcy morderstw pokazywanych w telewizji. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy powtarzające się historie młodych ludzi, uzależnionych od pełnych przemocy gier wideo, którzy wychodzą w miejsca publiczne i powtarzają zachowania, których naoglądali się podczas gry. Niektórzy odtwarzają zachowanie, o którym słyszeli w przesiąkniętej przemocą muzyce. Kolejny młody mężczyzna, zafascynowany serią gier GTA, wyszedł z domu, ukradł policyjny samochód i zabił policjanta, a potem cytował grę wideo. Skoro nasza kultura jest tak przesycona bezprawiem, nie powinniśmy się dziwić, że ma ono wpływ na ludzką moralność. Lud Boży musi na nowo odkryć Boże przykazania. Chrześcijanie powinni naśladować Chrystusa. Co więc robił Jezus? Czy przestrzegał dziesięciorga przykazań? To ważne pytanie. On mówi: ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego.
Ludzie mówią, on musiał przestrzegać Bożych przykazań, bo poświęcił się dla nas. Nie, Biblia mówi, że Jezus dał nam przykład, abyśmy postępowali tak jak On. Chrześcijanin jest naśladowcą Chrystusa. Jak wielu ludzi zgrzeszyło? Chcę wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy w tym razem. Zgrzeszyli wszyscy oprócz Jezusa, bowiem wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek jest grzeszny. Słyszałem historię o kobiecie, która chciała wysłać dużą rodzinną Biblię do osoby z innej części kraju. Udała się do naczelnika poczty z wielkim pudłem, a naczelnik zapytał, czy paczka zawiera coś, co mogłoby się stłuc. Kobieta odpowiedziała, to tylko 10 przykazań. Wszyscy zgrzeszyliśmy i złamaliśmy Boże prawo. Kara jest bardzo poważna. Jaka jest kara za prowadzenie grzesznego życia? Zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy jesteśmy zagrożeni karą śmierci. Biblia mówi, że każdy zboczył na własną drogę, a Pan na niego włożył nieprawość nas wszystkich. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ktoś może powiedzieć, nie sądzę, że złamałem całe prawo, ale Biblia mówi, że ten, kto łamie jedno przykazanie, jest winien złamania wszystkich. Bo problem grzechu zaczyna się w sercu i przejawia się na różne sposoby. Mam pewną teorię. Myślę, że wszyscy jesteśmy grzechoholikami. Chodzi mi o to, że kiedy się rodzimy, jesteśmy stworzeni do tego, aby być zależnymi od Boga. On zaprojektował nas w taki sposób, abyśmy pełne szczęście i satysfakcję mogli osiągnąć tylko z Nim. Jeśli nie mamy Boga w sercu, pojawia się pytanie, jaki jest Twój nałóg? Ludzie są uzależnieni od narkotyków, seksu, jedzenia, pracy. Niektórzy tkwią w toksycznych relacjach. Jeszcze inni są uzależnieni od zakupów. Mamy całe spektrum różnego rodzaju nałogów. Jeśli jednak Bóg nie jest Twoją największą radością, jeśli nie szukasz Jego Królestwa i Sprawiedliwości, pytanie brzmi, jakie jest Twoje uzależnienie? Jeśli bowiem Chrystus nie wejdzie do naszych serc, nie wypełni tej pustki, wypełnimy ją czymś innym, co będzie przejawiać się w postaci jakiegoś grzechu, samolubstwa, choroby psychicznej lub duchowej, a to zawsze prowadzi do śmierci. Niektórzy twierdzą, że w Nowym Testamencie 10 przykazań już nie obowiązuje. A co Jezus mówi na ten temat? A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. W tej konkretnej historii pewien bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i powiedział, Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym miał życie wieczne? Chrystus zapytał, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Młodzieniec zapytał, których? Jezus zaczął cytować mu tę część dekalogu, która odnosi się do relacji międzyludzkich. Młodzieniec przerwał i powiedział, tego wszystkiego przestrzegałem od swojej młodości. Czego mi jeszcze brakuje? Idź, sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy, naśladuj mnie. Uważał siebie za dobrego człowieka. Przestrzegałem tego wszystkiego od młodości, ale tak naprawdę nie kochał bliźnich. Gromadził bogactwo i kiedy Jezus powiedział, rozdaj je, odmówił. Nie jesteś moim skarbem, Boże. Mój skarb jest w banku. Niektórzy ludzie utrzymują, że kochają Boga, dopóki Bóg nie wskaże na coś, co jest w ich życiu prawdziwym obiektem uwielbienia. Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, moich przykazań przestrzegać będziecie, a ja poproszę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Duch Święty został dany tym, którzy kochają Boga. Jeśli nie kochamy Boga, On nie może powierzyć nas Duchowi Świętemu. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni. Ma On utrzymywać nas w posłuszeństwie, ale Jego mocą zostają szczególnie obdarzeni tylko ci, którzy pragną być posłuszni. Czy przestrzeganie 10 przykazań jest w ogóle możliwe? Bóg, posławszy swego Syna, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwy przepis prawa został wypełniony w nas. Zanim Chrystus wejdzie w nasze serca, kieruje nami samolubstwo.
Kiedy jednak rodzimy się na nowo i zakochujemy się w Panu, zaczyna się inna historia. Pragniemy robić rzeczy, które sprawiają Bogu przyjemność. Zmienia się cała nasza postawa. Nie tylko chcemy być zbawieni i pójść do nieba, ale nie chcemy również zrobić nic, czym zawiedlibyśmy Boga. Prawdziwą dojrzałość duchową osiągamy, gdy przechodzimy przez doświadczenie Pawła, który stwierdził: nawet gdybym ja miał zginąć, chcę, żeby Izrael był zbawiony. Mojżesz powiedział: Panie, wymasz mnie z księgi żywota. Miej wzgląd na swoje imię, uratuj swój lud. To jest ofiarna miłość. Tak bardzo kochasz Boga. Bóg tak bardzo cię kocha, że dał swojego Syna. Okazał nam taką samą ofiarną miłość. Kiedy kochasz Boga bardziej niż siebie, nie będziesz chciał zrobić nic, co mogłoby Go rozczarować, bo miłość jest wypełnieniem prawa. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, pełnić je będzie aż do dnia Jezusa Chrystusa. Jak wspomnieliśmy ostatnio, kiedy podążamy za Bogiem, On pomaga nam wzrastać i napełnia nasze serca swoją wolą. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Oto zasada. Bóg nie prosi nas o coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. W każdym Bożym przykazaniu jest moc do posłuszeństwa. W Biblii jest historia o 10 trędowatych. Przyszli do Jezusa, cali w trądzie i ze wzgórza wołali: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Chrystus powiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom, niech was zbadają. Potem złóżcie ofiarę za oczyszczenie od trądu. Ale przecież mieli trąd. Dlaczego mieli składać ofiarę za oczyszczenie od trądu, skoro nadal byli chorzy? Postanowili jednak posłuchać Jego nakazu. To klucz. Czytamy: a gdy szli, zostali oczyszczeni. Kiedy się odwrócili i zrobili pierwszy krok, aby posłuchać Boga, stał się cud. Widziałem to wiele razy. Ludzie mówili: nie mam pojęcia, jak to się stało, że się zmieniłem i jestem posłuszny Bogu. Zaufaj Mu, zrób pierwszy krok. Mam przyjaciół, którzy zmagają się z paleniem. Jedna z moich przyjaciółek paliła prawie bez przerwy. W tym samym czasie wypalała dwa papierosy w różnych częściach domu. Powiedziałam do niej: siostro, Bóg chce, żebyś to rzuciła. Biblia zabrania zabijania i dotyczy to również zabijania samego siebie. Na paczkach jest napisane, że to cię zabije, a to jest morderstwo. Myślę, że Pan pomoże ci to przezwyciężyć. Odpowiedziała: próbowałam wielu sposobów. Ja na to: mam 5-minutowy plan. Pięciominutowy? Tak. Pięciominutowy plan, żeby rzucić palenie? Przede wszystkim, czy wierzysz, że Bóg chce, żebyś to rzuciła? O tak, to mnie zabija, tracę na to pieniądze. Czy myślisz, że Bóg prosiłby cię o coś, nie oferując swojej pomocy? Odparła: nie. Myślę, że On mi pomoże. W takim razie weź swoje papierosy i wrzuć je do ognia. Miała w domu piec, w którym palono drewnem. Spojrzała na mnie, mówiąc: to było drogie. Czy chcesz, aby On okazał swoją moc w twoim życiu? Musisz zrobić pierwszy krok. Wzięła karton z papierosami, wrzuciła je do ognia, a ja powiedziałem: teraz mogę się z Tobą pomodlić, bo zrobiłaś pierwszy krok. Panie, ta siostra pokazała, że chce być wolna. Zerwij jej łańcuchy i ją uwolnij. Zabierz od niej pragnienie. Modliliśmy się razem. Modliłem się także o nią później, gdy już wyszedłem. Następnego ranka powiedziała do mnie: to niesamowite, nie odczuwam głodu palenia. Bóg zabrał to od niej. Wiele razy słyszałem podobne historie. Sam rzuciłem palenie. Zmagałem się z tym, ale Bóg mi pomógł. On nie prosi cię o zrobienie czegoś, nie dając ci do tego siły. Po drodze mogą zdarzać się przegrane bitwy, ale widziałem, jak od tak zerwał łańcuchy, jak uczynił to dla Piotra, gdy był on w więzieniu. Wszystko mogę w Chrystusie. Czym jest stare przymierze? I tutaj ludzie mieszają pewne kwestie. Pastorze, dekalog to stare przymierze, a my nie podlegamy pod nie. Jesteśmy chrześcijanami Nowego Przymierza. Spójrzmy, co Biblia mówi na ten temat. Czym jest stare przymierze i dlaczego już nie obowiązuje? Księga Powtórzonego Prawa 4:13. I oznajmił wam swoje przymierze, które rozkazał wam wypełniać. To jest 10 słów, które napisał na dwóch kamiennych tablicach.
Kiedy Bóg dał dzieciom Izraela 10 przykazań, najpierw przemówił, a oni obiecali, że uczynią wszystko, czego Bóg oczekuje. Mojżesz udał się na górę, gdzie otrzymał od Boga spisane prawo. Izraelici nie spodziewali się, że tak długo go nie będzie i w końcu zniechęceni stwierdzili, uczyńmy sobie innego Boga, bo nie wiemy, gdzie jest Mojżesz. Zrobili złotego cielca i kłaniali się mu, łamiąc wszystkie 10 przykazań. Mojżesz zszedł z góry. Widzieliście film 10 przykazań? Grała w nim moja mama. Malutki epizod z 10 000 innych ludzi. Oglądałem go z moimi dziećmi i pokazywałem, o, tam jest babcia. W tym filmie widzimy, jak Mojżesz rzuca tablicami o ziemię. Ale potem znów idzie na górę i otrzymuje kolejne tablice. Niektórzy twierdzą, że to był koniec Starego Przymierza. Nie, wrócił na górę, tam otrzymał kolejne tablice i wrócił z nimi do ludu. Jednak ludzie nadal upadali. Bóg powiedział, uczynię nowe przymierze. Możemy przeczytać o nim w liście do Hebrajczyków 8:8. Bowiem ganiąc Żydów mówi, uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Z kim zawiera on nowe przymierze? Czy jeśli jesteś chrześcijaninem i chodzisz do kościoła, podlegasz pod stare czy pod nowe przymierze? Ja jestem chrześcijaninem nowego przymierza, ale z kim Bóg zawarł to nowe przymierze? Czy zawiera je z poganami? Nie. Zawiera je tylko z Żydami. Zostaliśmy wszczepieni w naród izraelski i w taki sposób otrzymujemy nowe przymierze. Czy wiecie, że nowe przymierze pojawia się po raz pierwszy w Starym Testamencie? Spójrzmy do Księgi Jeremiasza 31:31, łatwo zapamiętać. Oto idą dni, mówi Pan, których zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami tego dnia, w którym ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić ich z ziemi egipskiej, gdyż oni złamali moje przymierze, choć ja byłem ich małżonkiem, mówi Pan. Ale takie jest przymierze, które zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Moje prawo złożę w ich wnętrzu. Czy mówi, pozbędę się prawa? To samo prawo, inne miejsce. I wypiszę je na ich sercu, a będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Biblia mówi, że kiedy stajemy się chrześcijanami, zostajemy wszczepieni w obietnicę nowonarodzenia, a On zapisuje swoje prawo w naszych sercach. Przymierze to umowa. Stare przymierze opierało się na ludziach. Bóg powiedział, to jest moje prawo. A ludzie odpowiedzieli, wszystko, co powie Pan, będziemy czynić. Zwróćcie na to uwagę. My będziemy czynić. Bóg pomyślał, uważajcie, nie potraficie tego czynić. Ja to muszę zrobić. Złamali prawo, więc Bóg zawarł nowe przymierze. Wpiszę moje prawo w wasze serce. To nie wy będziecie czynić, ja to zrobię. Daję wam nowe serca i pragnienia. Dzięki waszej miłości do mnie sprawię, że będziecie chodzić moimi drogami. Na tym polega różnica pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem. To samo prawo zapisane w innym miejscu, w naszych sercach. Na jakim prawie opiera się Nowe Przymierze? List do Hebrajczyków 8:10. Bo to jest przymierze, które ustanowię, mówi Pan. Moje prawa dam do ich myśli, na ich sercach napiszę je. Czy życie pod łaską, przez wiarę, nie sprawia, że przestrzeganie Bożego prawa staje się nieistotne? Słyszeliście to pytanie? Spróbuję to zilustrować. Jadąc drogą, nie byłem zbyt uważny. Właśnie zjechałem z autostrady międzystanowej i znalazłem się na zwykłej autostradzie numer 101 w Kalifornii. To prawdziwa historia. Zatrzymał mnie policjant i powiedział, nie jechał pan aż tak szybko, ale wyprzedził mnie pan, a ja za kimś jechałem. Byłem naprawdę zamyślony. Karen często mówi, Doug, uważaj, drogówka. Czasami jadą w przeciwnym kierunku, a ona też ostrzega, drogówka. Zauważyliście, że zawsze, gdy widzicie na drodze patrol, zdejmujecie nogę z gazu? Nawet jeśli stoicie na znaku stopu? Policjant mnie zatrzymał. Czasami w takiej sytuacji pomaga płacz, szczególnie w przypadku policjantek. Kiedyś tak zrobiłem i nie dostałem mandatu.
Tak czy inaczej powiedziałem, panie władzo, przepraszam, właśnie zjechałem z drogi, na której limit prędkości wynosił 120 km. Jeszcze nie zdążyłem zwolnić. Wybaczy mi pan? Prosiłem o miłosierdzie. Nie chciałem sprawiedliwości. Nie chciałem zostać zatrzymany, ale musiało do tego dojść. Byłem pod prawem, ponieważ je złamałem. Rozumiecie? Gdy przestrzegacie prawa, nie grozi wam przewidziana w nim kara. Jesteście pod przekleństwem prawa, a karą za jego złamanie jest śmierć. Powiedziałem, jestem winny, pragnę miłosierdzia. A on na to, w porządku, może pan jechać. Pomyślałem, chwała Panu, nie jestem już pod prawem, ale pod łaską. Kiedy policjant wracał do radiowozu, włączyłem silnik, wrzuciłem drugi bieg, ruszyłem z piskiem opon, obsypując jego samochód żwirem, zostawiając za sobą czarny asfalt i ciesząc się, nareszcie wolny, nie podlegam prawu, mogę pędzić. Czy tak zrobiłem? Nie. Byłem bardzo ostrożny. Pewnie też tak macie. Zaparkował zaraz za mną. Wiedziałem, że czas na mnie, więc włączyłem kierunkowskaz, rozejrzałem się, czy w odległości kilometra nikt nie jedzie. Wytoczyłem się wolno na jezdnię i powoli przyspieszałem, upewniając się, że nie jadę szybciej niż auto obok mnie. Dlaczego? Ponieważ teraz byłem pod łaską. Przestrzegałem prawa bardziej niż ktokolwiek inny, ponieważ zostało mi wybaczone. To byłoby naprawdę coś, gdyby policjant powiedział: zapłacę mandat za ciebie, możesz jechać. Wtedy odczuwałbym jeszcze większą wdzięczność i zwolniłbym jeszcze bardziej. Dlaczego więc nie chcemy trwać w grzechu? Biblia mówi, że grzeszenie to jakby każdorazowe krzyżowanie Syna Bożego. Jeśli kochasz Jezusa, nie chcesz wbijać gwoździ w Jego dłonie i Go ranić. A skoro to rani Boga, rani też naszych bliźnich, a także ciebie samego. Grzech krzywdzi. Dlatego chcemy być posłuszni. Zmienia się cała nasza postawa. Cóż więc, będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże. Niektórzy próbują przekonać nas, że apostoł Paweł popiera grzech. Ale on mówi, nawet tak nie myśl. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo. Jesteśmy o wiele bardziej uważni, ponieważ prawo jest odbiciem Jezusa, który przestrzegał go w swoim życiu. Czy ludzie są zbawieni przez zachowywanie prawa? Nie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie mamy zachowywać prawa, aby otrzymać zbawienie. Przestrzegamy prawa, bo jesteśmy zbawieni. Jabłoń nie rodzi jabłek po to, by nazywać ją jabłonią. Rodzi jabłka, bo jest jabłonią. Kiedy Bóg zmienia serce, w naturalny sposób zaczyna ono wydawać inny owoc. Szanuję to, co powiedział dr Billy Graham. Na jego stronie w zakładce pytania i odpowiedzi możemy przeczytać. Czy Bóg nadal oczekuje, że będziemy zachowywać Jego przykazania? Dekalog jest tak samo ważny dzisiaj, jak 3000 lat temu, kiedy Bóg przekazał go Mojżeszowi. Jezus powiedział, zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa. Jezus dodał również, nie myślcie, że przyszedłem zniszczyć prawo. Co to znaczy? Nie przyszedłem zniszczyć prawa, ale je wypełnić. Niektórzy czytając ten werset myślą, wypełnić oznacza pozbyć się. Czyli Jezus przyszedł, żeby pozbyć się prawa. Zastanówmy się nad tym. Nie myślcie, że przyszedłem zniszczyć prawo. Nie przyszedłem go zniszczyć, ale się go pozbyć. To nie ma sensu. Co oznacza słowo wypełnić? Napełnić w całości. Kiedy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, aby ten go ochrzcił, Jan powiedział, Panie, ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Jezus odrzekł, ustąp teraz, gdyż przystoi nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Czy to oznacza pozbyć się sprawiedliwości? Pozwólmy, żeby Biblia sama to wyjaśniła. Wypełnić oznacza sprawić, żeby prawo stało się pełne. Jezus przyszedł, aby wywyższyć prawo. Proroctwa biblijne zapowiadają, że Mesjasz wywyższy prawo i je uczci. Tutaj mamy słowa Billy'ego Grahama, zacytowane chyba przez Dallas Daily News. Kilka lat temu. Niektórzy religijni ludzie twierdzą, że dekalog jest częścią prawa i dzisiaj już nie obowiązuje. Mówią, że chrześcijanie są wolni od prawa. Czy to prawda?
Odpowiedź Billy'ego Grahama. Nie, to nieprawda. Mam nadzieję, że te fałszywe opinie cię nie zwiodą. To bardzo ważne, żeby chrześcijanie zrozumieli, co oznacza biblijne stwierdzenie wolni od prawa. Nie oznacza to, że są wolni od przestrzegania Bożego prawa moralnego, czyli dekalogu, i mogą grzeszyć. Nowy Testament używa słowa prawo w dwóch znaczeniach. Czasami odnosi się ono do ceremonialnego prawa Starego Testamentu, które dotyczy kwestii rytualnych oraz zasad związanych z jedzeniem, piciem i podobnymi rzeczami. Prawo dziesięciorga przykazań jest wciąż wiążące. Prawo ceremonialne miało charakter przemijający i przeminęło, kiedy przyszedł Chrystus. Od tego prawa chrześcijanie są wolni, ale Nowy Testament mówi także o prawie moralnym, które jest niezmienne i nieprzemijające i zostało podsumowane w dekalogu. Całkowicie się z tym zgadzam. W swojej książce Dwight Moody napisał: Boże przykazania dane Mojżeszowi na górze Choreb obowiązują dzisiaj tak samo jak w czasie, gdy zostało ogłoszone całemu ludowi. Pastorze Doug, dlaczego poświęcasz temu tematowi tyle czasu? Ponieważ wiele razy słyszałem, jak chrześcijanie mówili: Bóg nie chce, żebyś przestrzegał dekalogu, ponieważ nie podlegamy już prawu. To szokujące. Brałem udział w wywiadzie telewizyjnym i debacie z innym duchownym, który powiedział: Widziałem twoją prezentację na temat prawa. Nauczasz legalizmu. Zapytałem: Czy uważasz, że Bóg chce, abyśmy przestrzegali dekalogu? Odpowiedział: Nie, nikt nie jest w stanie przestrzegać jego prawa. Miałem ochotę zapytać: A które przekazanie ty łamiesz? Myślę jednak, że nie miałby łatwo, gdyby powiedział żonie: Nie oczekuj, że będę ci wierny. Nie oczekuj, że nie będę kradł. Wrócimy jeszcze do tego tematu i wtedy powiem wam, dlaczego ta kwestia jest tak ważna i czemu ludzie się z tym zmagają. Bóg ogłosił prawo na górze przy wtórze grzmotów. Zapisał je swoim palcem na kamieniu, dał je ludziom i powiedział: To jest moja wola. Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto czyni wolę mego Ojca, który jest w niebie. Co motywuje człowieka do przestrzegania prawa Bożego? Wypełnieniem więc prawa jest miłość. Będziesz miłował Pana, Twego Boga, z całego Twego serca i z całej Twojej duszy i z całej Twojej myśli. Jeśli masz problem z posłuszeństwem, oznacza to, że masz problem z miłością. Jeśli lepiej poznasz Boga, bardziej Go pokochasz, a wtedy będziesz Mu posłuszny. To proste. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Czy mogę być prawdziwym chrześcijaninem, nie przestrzegając dekalogu? Co mówi Biblia? A potem poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kilka lat temu była taka naklejka na zderzak: Chrześcijanie nie są doskonali, po prostu zostało im przebaczone. Widziałem jeszcze jedną naklejkę. Jeśli kochasz Jezusa, oddaj dziesięcinę. Każdy potrafi trąbić. Jeśli kochasz Jezusa, zatrąb. Bip, bip, kocham Jezusa, to łatwe. Jeśli naprawdę chcesz pokazać swoją miłość do Niego, bądź posłuszny. Kto mówi: Znam Go, a Jego przykazań nie zachowuje, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Czy niektóre starotestamentowe prawa przestały obowiązywać chrześcijan? Tak. Które? Efezjan 2:15. Znosząc prawo przykazań wyrażone w przepisach. Prawo ceremonialne, które skupiało się wokół świątyni i jej służby, system ofiarniczy, obrzezanie, te rzeczy przeminęły, zostały przybite do krzyża. Coroczne szabaty, ofiary ze zwierząt i napojów, święta takie jak Pascha, Dzień Pojednania, Święto Szałasów, wszystkie te rzeczy wypełniły się w Chrystusie. Dziesięcioro przykazań sięga czasów przed Chrystusem. Niektórzy myślą, że dekalog został wymyślony przez Mojżesza, albo że Bóg po raz pierwszy dał go Mojżeszowi. Kiedy Kain zamordował brata, Bóg powiedział do niego: Grzech leży u twoich drzwi. Czy w tamtym czasie morderstwo było grzechem? Czy kiedy Bóg powiedział do Józefa: Nie cudzołóż z żoną Potyfara, cudzołóstwo było grzechem? To było na długo przed Mojżeszem. Dziesięcioro przykazań towarzyszy ludzkości od samego początku. To prawo miłości. Prawo moralne czy prawo ceremonialne? Prawo moralne jest wieczne, a prawo ceremonialne zostało przybite do krzyża.
Kogo szczególnie nienawidzi diabeł? Mówiłem, że to zaprowadzi nas do apokalipsy. Dlaczego studium tej księgi jest tak ważne? Przede wszystkim, jeśli wiesz, że szatan pała gniewem, nadal rób to, co go złości. Jeśli coś go złości, to znaczy, że postępujesz właściwie. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania Boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa. Diabeł nienawidzi oblubienicy Chrystusa, która zachowuje Jego słowo i jest posłuszna, bo to kłuje Jego w oczy. Jakie błogosławieństwa wypływają z przestrzegania Bożego prawa? To błogosławieństwo. Bóg nie stara się utrudnić nam życia, grzech przynosi nieszczęście. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Bóg chce, abyśmy mieli radość. Szczęśliwy jest ten, kto zachowuje prawo. Nie czytamy, że to ciężar, ale błogosławieństwo. Wielki pokój dajesz tym, którzy miłują Twoje prawo. Na niczym się nie potkną. Tak brzmi Boża obietnica. Słyszałem historię o tym, jak pewien mężczyzna przejeżdżał przez przedmieścia drogą, na której limit prędkości wynosił 25 km na godzinę. Jechał ponad 70 km na godzinę i przemknął przez skrzyżowanie. Oczywiście zatrzymała go policja i nie był z tego zadowolony. Zjechał na pobocze i kiedy w lusterku zobaczył wysiadającego z radiowozu policjanta, pomyślał: znam go, chodzi do mojego kościoła. Kiedy policjant podszedł do samochodu, mężczyzna opuścił szybę i powiedział: cześć John, przepraszam, wiem, że jechałem trochę za szybko. Proszę twoje prawo jazdy. No weź, człowieku, śpieszę się do pracy, już jestem spóźniony. Czy mógłbyś mi darować? To naprawdę utrudni mi życie. Proszę o twoje prawo jazdy. Mężczyzna ze złością wręczył dokument policjantowi, który wrócił do wozu i zaczął go spisywać. On siedział tam, gotując się z wściekłości. Kiedy policjant wrócił, otworzył szybę tylko trochę. Oficer wsunął prawo jazdy i mandat do środka i odszedł. Mężczyzna otworzył portfel, włożył dokumenty i spojrzał na mandat. I wtedy zdał sobie sprawę, że to nie jest mandat, ale kartka, na której napisane były słowa: Fred, 2 lata temu straciłem moją 3-letnią córeczkę, bo ktoś przekroczył prędkość. Nadal nie potrafię mu wybaczyć. Może jeśli tym razem pozwolę ci odjechać, będzie mi łatwiej. Jak według was poczuł się ten mężczyzna? Pomyślał: pirat drogowy zabił mu dziecko. Dalej na kartce przeczytał: zwolnij. Kiedy widzimy, jak wiele poświęcił Jezus, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie, łatwiej jest nam okazywać Mu posłuszeństwo. Bóg chce, abyśmy byli posłuszni, ponieważ nas kocha i ostatecznie to przyniesie nam szczęście. Szatan został zrzucony z nieba, ponieważ zgrzeszył. Nie wejdziemy do nieba, jeśli będziemy świadomie grzeszyć. Jezus nie przyszedł, aby zbawić nas w naszych grzechach, ale od naszych grzechów. Zmarł za nasze grzechy. Wszyscy jesteśmy winni. Kiedy przychodzisz do Pana, zaczyna się proces nauki. Ale On usprawiedliwi cię dzisiaj, jeśli nie przyjąłeś Go wcześniej. On wyczyści rejestr grzechów całego twojego życia. On obdarzy cię duchem i mocą do czynienia dobrze, da ci nowe życie. Będą wzloty i upadki, ale On nauczy cię, jak być posłusznym. Ten sam Bóg, który pomógł mnie, powiem o tym następnym razem, pomoże również Tobie. Staniesz się nowym stworzeniem i będziesz mieć Bożą radość. Przyjaciele, chcę modlić się z Wami, abyście mogli tego doświadczyć. Zostańcie z nami, bo już za chwilę będziemy odpowiadać na pytania. Ojcze w niebie, Biblia wyraźnie mówi, że nie mamy być tylko słuchaczami, ale także wykonawcami Twojego słowa. Błogosław wszystkich, którzy nas oglądają, gdziekolwiek się znajdują. Niech Twój Duch przemawia teraz do ich serca, aby postanowili oddać swoje życie w Twoje ręce. Oczyść ich z grzechów, wypełnij ich serca miłością i uczyń ich nowym stworzeniem, aby mogli prowadzić nowe życie. Dziękujemy i modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Nie odchodźcie, wracamy już za kilka minut. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego miłujący i wszechmocny Bóg pozwala, aby smutek i cierpienie nadal trwały.
Księga Rodzaju mówi jednak wyraźnie, że Bóg nigdy nie chciał, abyśmy poznali ból i udrękę. Ziemia, która wyszła spod Bożej ręki, była wspaniałym rajem. To grzech Adama i Ewy dał szatanowi prawo do sprawowania kontroli nad tą planetą. Z powodu ich tragicznego wyboru, diabeł i jego słudzy zdobyli władzę, aby kusić i męczyć ludzi, wywołując chorobę, ból i cierpienie. Być może należałoby raczej zapytać, dlaczego szatan nie posiada pełnej władzy nad ludzkością? Odpowiedź stanowi Jezus Chrystus. Pewnie już zdałeś sobie sprawę z tego, że śmierć Jezusa na krzyżu zapewniła każdemu z nas szansę na ocalenie. Ale w rzeczywistości chodzi o coś więcej. Kiedy Zbawiciel ofiarował swoje życie, aby odkupić ziemię, ograniczył władzę szatana nad ludzkością. Szatan nie może do niczego nas zmusić, a jego moc jest ograniczona. Poświęcenie Chrystusa dało także czas, w którym możemy zobaczyć różnicę pomiędzy rządami Boga i szatana i zdecydować, komu chcemy służyć. Ostatecznie, z powodu poświęcenia Chrystusa, królestwo szatana przestanie istnieć, a pewnego dnia ziemia stanie się jeszcze wspanialsza, niż była na początku. Chociaż więc Adam i Ewa musieli prowadzić życie wygnańców z raju, nadal mieli nadzieję. Bóg zapewnił im skóry zabitych zwierząt, aby okryć ich nagość, ale co więcej, obiecał, że krew Baranka Bożego zakryje ich grzechy, jeśli przyjmą Chrystusa i okażą skruchę. Pozostaje jedno ważne pytanie. Czy ludzie przyjmą tak hojny dar? Witajcie, przyjaciele, w części poświęconej odpowiedziom na pytania biblijne. Pytanie pierwsze. Rzymian 10:4 mówi, końcem bowiem prawa jest Chrystus. Które prawo, jeśli w ogóle, się skończyło? Żadne prawo nie powstało po to, żeby nas zbawić. Wszystkie ceremonialne prawa prowadziły do Jezusa. Kiedy Jan Chrzciciel wskazał na Chrystusa, to jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, tak naprawdę stwierdził, że cały system ofiarniczy i ceremonie świątynne koncentrowały się na Jezusie. Kiedy Chrystus umarł, rozdarły się dwie rzeczy, które nigdy nie powinny być rozdarte. Szata najwyższego kapłana rozdarł je podczas procesu, ponieważ teraz mamy nowe kapłaństwo, jesteśmy ludem Króla Królów i kapłanami. Także zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części od góry do dołu, co oznaczało, że oddzielenie z powodu grzechu się skończyło. Każdy może przyjść bezpośrednio do Ojca przez Chrystusa. Teraz On jest najwyższym kapłanem. Prawo obrzezania, Biblia mówi, że mamy obrzezać nasze serca. Ofiary. Jezus jest naszym barankiem, jest naszą paschą, ofiarą za nas. Wiemy jednak, że jedno prawo nie przeminęło. 10 przykazań. Natomiast pozostałe zasady, prawa cywilne, społeczne, praktyczne, czytamy, jeśli zobaczysz, jak osioł twojego sąsiada błąka się samotnie, zaprowadź go z powrotem. To praktyczne zasady, które nadal obowiązują. Mamy również zasady zdrowia, które wciąż są w mocy. Ale prawa ceremonialne dotyczące ofiar i kapłaństwa już przeminęły. Wypełniły się w Jezusie. Kolejne pytanie. Po co martwić się prawem? Czy sumienie i Duch Święty nie są wystarczającymi przewodnikami? Możemy spojrzeć na naszą kulturę. Chyba nawet jedna z osób w ankiecie powiedziała coś takiego. Masz prawo do wszystkiego, co według ciebie jest słuszne. To trochę niebezpieczne. Ludzie nie mają dobrego kodeksu moralnego. Mogą jedynie powiedzieć, zgodnie z moim pojęciem dobra i zła. To trochę jak przetrwanie najsilniejszych. Mogę zabrać coś z twojego domu i według mnie będzie to dobre. Bóg dał nam coś niezmiennego, co stanowi podstawę wszelkich zasad i odróżnienia dobra od zła. Duch Święty nigdy nie będzie prowadził nas inaczej niż przez prawo Boże. On wpisuje to prawo w nasze serca. Jeśli mówisz, Duch powiedział mi coś innego niż mówi Dekalog, nie jest to Duch Boży. Często szatan próbuje nas zwieść. Biblia mówi, że on potrafi zamienić się w anioła światłości.
Używa wszystkich sposobów, żeby nas oszukać. Następne pytanie. Co oznaczają słowa z Galacjan 3:13, że Chrystus wykupił nas z przekleństwa prawa? W Starym Testamencie czytamy o Mojżeszu, który powiedział, że kiedy ludzie nie są posłuszni, podlegają przekleństwu. Położyłem przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Jeśli kochasz Pana i zachowujesz Jego przykazania, masz życie, dobro i błogosławieństwo. W razie nieposłuszeństwa, śmierć, zło i przekleństwo. Wszyscy zgrzeszyliśmy, więc wszyscy podlegamy karze śmierci, przekleństwu prawa. Ale Chrystus przyszedł, aby usunąć to przekleństwo. W jaki sposób Jezus rozpoczął swoją służbę? Pierwsze nauczanie. Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni cisi. Słowo błogosławiony oznacza szczęśliwy. On mówi, przyszedłem, żeby błogosławić, żeby uwolnić cię od przekleństwa. Przekleństwem prawa jest śmierć. Jezus nam przebaczył i wybawił nas od śmierci. Nie oznacza to jednak, że nie musimy przestrzegać prawa. On powiedział, że dopóki chodzimy w otrzymanym od Niego świetle, jesteśmy bezpieczni od przekleństwa prawa. Dziękujemy za wszystkie pytania i przechodzimy do kolejnego. Bardzo praktyczne pytanie. W jaki sposób należy zachowywać przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, jeśli rodzice nie są chrześcijanami i sami nie przestrzegają dekalogu? Mogę się do tego odnieść, bo chociaż stałem się chrześcijaninem, żadne z moich rodziców nim nie jest. Czasami nawet zachęcają nasze dzieci do robienia rzeczy, które według nas nie są uczciwe. Szanuję moich rodziców, ale wtedy mówię, mamo, tato, nie możemy tego robić. Na przykład namawiają nasze dzieci do oszukiwania w sprawie wieku, a wtedy ja mówię, nie, to kłamstwo. A kogo to obchodzi? Wszyscy to robią. Nie, nie postępujemy w ten sposób. Możesz czcić i szanować swoich rodziców, ale musisz stawiać Boga na pierwszym miejscu. On jest naszym Ojcem w niebie. Zawsze powinniśmy okazywać rodzicom szacunek, ale czasami musimy się z nimi nie zgodzić, jeśli nie są chrześcijanami, i proszą nas o coś, co nie zgadza się z naszym sumieniem. Interesujące jest to, że dekalog został spisany na dwóch kamiennych tablicach. Pierwsze cztery przykazania dotyczą relacji z Bogiem, pozostałe sześć – relacji z człowiekiem. Ciekawa jest kolejność, w jakiej zostały spisane. Nasz niebiański Ojciec powinien w pierwszej kolejności otrzymać posłuszeństwo i cześć, a ziemscy rodzice są na drugim miejscu. Jeśli więc proszą nas o coś, co stoi w sprzeczności z wymaganiami niebiańskimi, Ojca, musimy podążyć za Nim. On jest pierwszy i najważniejszy. Następne pytanie, znów bardzo praktyczne. Skąd mam wiedzieć, że jestem zbawiony? Biblia mówi, że poznajemy to po owocach. Mamy tutaj dwie różne kwestie. Jeśli chodzi o zbawienie, możesz być zbawiony w tej chwili. Przyjdź do Jezusa, otrzymasz Jego sprawiedliwość. On obiecał, że kiedy modlisz się o przebaczenie, pokutujesz za grzechy i je wyznajesz. Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jednak potem możesz zapytać, skąd mogę wiedzieć, że nadal jestem zbawiony? Przede wszystkim uwierz, że On cię adoptował i teraz oczekuje, że będziesz wzrastał. Możesz upadać, On cię nie zostawi. Ale podążaj za Jezusem, krocz z Nim. Musisz jednak widzieć wzrost. W tym tygodniu słyszałem niesamowitą rzecz. Jest pewien mężczyzna, chyba robili reality show na jego temat. Ma 30 lat, ale uważa się za dziecko. Śpi w dużej kołysce, jest naprawdę wielka. Pije z butelki, nosi pieluchy. Identyfikuje się jako dziecko. Spodziewasz się, że dziecko będzie zachowywać się jak dziecko. Jeśli jednak jesteś chrześcijaninem przez 10 lat i ciągle zachowujesz się jak dziecko, to masz problem. Wiadomo, że dziecko będzie zrzucać jedzenie na podłogę, wypluwać, brudzić twarz, kiedy uczy się jeść. Jeśli jednak robi to w wieku 13 lat, idziesz z nim do lekarza, bo wiesz, że coś jest nie tak. Musimy wzrastać i widzieć postępy w chrześcijańskim życiu. Kolejne pytanie dotyczące prawa Bożego. Czy w niebie będą prawa i zasady, których będziemy musieli przestrzegać? Nie przegapcie naszego studium na temat wspaniałości Królestwa Bożego. Będziemy mówić o niebie. Bardzo krótko odpowiem. Oczywiście, że tak. Skoro prawo jest podsumowaniem miłości, skoro szatan został wyrzucony z powodu grzechu,
W niebie musi być prawo. Tam, gdzie nie ma prawa, nie ma grzechu. Skoro więc diabeł zgrzeszył, musiało być tam prawo. I nadal tam będzie. Czasami o tym zapominamy. Słyszałem pewnego kaznodzieję, który pokazał to na przykładzie. Powiedział, chciałbym zamordować moje dzieci, ale nie mogę, bo to jest sprzeczne z prawem. Wiem, to ekstremalny przykład. Być może są ludzie, którzy myślą w ten sposób. Mamy prawo, które zabrania ci zabić własne dzieci. Nigdy o nim nie myślałem. Ono jest, ale nie zastanawiałem się nad nim, bo nie chcę zabijać moich dzieci. Jeśli kochasz Pana, posłuszeństwo w niebie będzie naturalną reakcją. Pastorze Doug, jeśli masz przy sobie Biblię, zajrzyj do listu Jakuba 5:16. Pytanie brzmi, proszę o wyjaśnienie tego wersetu, ponieważ zawsze myślałem, że mamy wyznawać nasze grzechy jedynie Bogu, a nie człowiekowi. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Czy mamy wyznawać ludziom nasze grzechy, żeby otrzymać przebaczenie? Nie. Upadki są czymś innym niż grzechy. Kiedy przeżywamy trudności, dobrze jest mieć partnera modlitewnego. Badania wykazały, że jedną z rzeczy, które pomagają osiągnąć sukces, jest wsparcie grupowe. Osoby, które w czasie zmagania się z narkotykami czy alkoholem mają swoją grupę wsparcia, uważają, że jest to bardzo pomocne. Są to ludzie, którym mogą ufać. Jest to naprawdę silny krąg zaufania i mogą powiedzieć, upadłem, albo mam naprawdę silną pokusę, módlcie się za mnie. Podobnie jest w przypadku uzależnionych od pornografii. Oni mówią, człowiek potrzebuje innego człowieka, który będzie się za niego modlił, z którym można być otwartym i szczerym. Muszą całkowicie ufać sobie nawzajem. Warto więc mieć przyjaciół, do których możemy powiedzieć, jest mi ciężko, módl się za mnie. To coś innego niż pójść do księdza i wyspowiadać się z grzechów. Dobrze jest mieć grupę wsparcia. Na spotkaniach modlitewnych możemy dzielić się swoimi zmaganiami. Nie musimy wchodzić w ich szczegóły. Tutaj mamy dobre pytanie. Czy jesteśmy w stanie zachowywać Boże przykazania? W końcu Jezus był Bogiem, a my jesteśmy tylko ludźmi. To kluczowa kwestia. Chrystus stał się człowiekiem, żeby pokazać nam, jak człowiek może być posłuszny. Wszystko, co robił Jezus, aby okazywać posłuszeństwo Ojcu, jest dostępne również dla nas. On powiedział, czynię to wszystko dzięki mojemu Ojcu. Kto wierzy we mnie, będzie czynił dzieła, które ja czynię i większe od tych uczyni, bo ja do Ojca odchodzę. To prawda, że wszyscy poza Jezusem zgrzeszyli. Wierzę jednak, że On daje nam moc. Jak powiedział Paweł, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jan pisze, 1 Jana 3:6, każdy więc, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Musimy więc nauczyć się doświadczać Boga i chodzić z nim tak, jak Noe czy Enoch. Enoch chodził z Bogiem i Bóg zabrał go do nieba. Prowadził życie wypełnione Chrystusem. I to jest nasz cel. Wiem, że jest to szczyt chrześcijańskiego doświadczenia, ale do tego powinien dążyć każdy chrześcijanin, aby prowadzić takie życie, jakie prowadził Jezus. Następne pytanie. Skąd mogę wiedzieć, że otrzymałem Ducha Świętego? Niektórzy ludzie po chrzcie pytają, czy już mam Ducha Świętego? A jak brzmi obietnica? Czytamy. Pokutujcie, ochrzcicie się, otrzymacie dar Ducha Świętego. Pokutowałeś, ochrzciłeś się? Czy Bóg obdarzył cię duchem? Nie czekaj, aż poczujesz ciarki lub dreszcze. Czy to duch? Zaufaj Jego obietnicy. Być może coś poczujesz, ale ufaj w Jego obietnicę. Czasami nie czujemy Ducha Świętego aż do momentu, kiedy pojawi się taka potrzeba. Nie zawsze czujesz, że się ruszasz, dopóki nie poczujesz wiatru. I wtedy myślisz, o, coś się dzieje. Kiedy napotykasz opór, Duch Święty wchodzi w twoje życie i okazuje ci pomoc. Wtedy wiesz. Kolejne pytanie. W jaki sposób mogę nabrać większej pewności siebie w kwestii głoszenia Ewangelii? Wspaniałe pytanie. Prowadzimy kursy, podczas których uczymy, jak to robić. Nazywamy je AFCO. Przygotowaliśmy też kurs online, który dotyczy tego, jak można świadczyć. Ale najlepszą nauką jest praktykowanie. Moje pierwsze lekcje biblijne były bardzo krótkie i proste.
Czasami może to być podzielenie się z kimś swoją drogą. Rozpoznaj swoje dary duchowe i módl się. Panie, pomóż mi wykorzystać moje dary w dzieleniu się wiarą z innymi. Myślę, że jeśli nie możesz zachować tego dla siebie, jest to znak, że naprawdę kochasz Boga. Chciałbym dodać, że jest to chyba jedna z najbardziej ekscytujących rzeczy, kiedy zaczynasz dzielić się swoją wiarą i widzisz, jak słuchacze reagują i jak zmienia się ich życie. I wtedy myślisz, wow, Bóg używa mnie, abym dzielił się Ewangelią z innymi. To wspaniałe doświadczenie. Podczas naszego seminarium otrzymujemy wiele e-maili o treści. Chcemy usłyszeć Twoje świadectwo. Otrzymujemy też e-maile z Waszymi świadectwami. I muszę przyznać, że to mnie nakręca. Kiedy ktoś pisze, wow, to całkowicie zmieniło moje życie, w końcu to zrozumiałem. Odczuwam radość, że ktoś został wyzwolony przez prawdę. Mamy kolejne pytanie. Dlaczego Bóg zrzucił szatana na ziemię, a nie w jakieś inne miejsce? Wszyscy chcielibyśmy, żeby znalazł się na Plutonie albo gdziekolwiek indziej. Jest tutaj, bo tutaj znalazł publiczność. Prawdopodobnie podróżował po innych nieupadłych światach i próbował dzielić się z nimi swoim punktem widzenia. Namawiał ich do zwątpienia w Boga. Adam i Ewa naprawdę go posłuchali. Wybrali posłuszeństwo szatanowi zamiast posłuszeństwa Bogu. Bóg dał im panowanie nad ziemią. Kiedy posłuchali diabła, on przejął panowanie nad naszym światem. Nawet Jezus określił go księciem tego świata. Szatan powiedział, Jezusie, cała ziemia należy do mnie, dam Ci ją, jeśli mi się pokłonisz. Przywłaszczył sobie ten świat. Myślę, że inne światy po prostu go zignorowały. Tutaj znalazł słuchaczy, więc ustanowił tu swoją główną siedzibę, przyczółek, z którego przeprowadza kolejne ataki na Boga. Kolejne pytanie. W jaki sposób należy pokutować? Dobre pytanie. Przede wszystkim, czasami nie wiemy nawet, że powinniśmy odczuwać żal za grzech. Jeśli jednak w Biblii czytamy, że kłamstwo jest złe, uświadamiamy to sobie i mówimy, Panie, przepraszam, skłamałem. Należy zacząć od uznania grzechu i powiedzenia Bogu, że jest nam przykro. Czasami wymaga to czasu i modlitwy o Bożego Ducha, ponieważ pokuta jest darem Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Bóg dał ludowi izraelskiemu nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Słuchanie głoszonego słowa. W historii jest wiele momentów, w których kazanie z mocą prowadziło do ożywienia, a podczas słuchania Słowa Bożego ludzie byli przekonywani przez Ducha Świętego. Nigdy nie myślałem o tym, jak bardzo zraniło Boga to, co zrobiłem, dopóki sobie tego nie uświadomiłem. Podzielę się krótkim świadectwem. Powiem wam, nie wchodząc w szczegóły, że kiedy po raz pierwszy przyszedłem do Pana, używałem bardzo złego słownictwa. Dorastałem w domu, w którym moi rodzice nawet nie próbowali ukrywać swojego języka przed dziećmi. Moi dziadkowie kleli jak szewc. Od dziecka znałem więc każde przekleństwo. Nigdy nie myślałem o tym, jak to jest złe, ponieważ to była część mojego słownictwa. Kiedy jednak zacząłem czytać o Jezusie i poznawać, jaki On był, poczułem, że wypowiadanie pewnych słów jest niewłaściwe. Przekonałem się, że mam niewyparzony język. Pokutowałem i powiedziałem, Panie, przepraszam, czy możesz mnie zmienić? I wiecie co? Nie mam pojęcia, jak to się stało, bo przecież to było tak, jakbym miał mówić w nowym języku. Sposób, w jaki wyrażałem siebie, szczególnie w obecności przyjaciół, obejmował używanie przekleństw. Kiedy Bóg wszedł do mojego serca, powiedziałem, Panie, musisz mi pomóc, bo to wymaga cudu. Modliłem się i zauważyłem, że za każdym razem, gdy chciałem użyć jednego z tych słów, włączał się jakby hamulec bezpieczeństwa. Chciałem coś powiedzieć i pojawiała się myśl, znajdź inne słowo. Na początku prawie nie umiałem mówić. Jąkałem się i nie wiedziałem, co powiedzieć. Po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że umiem się wysławiać bez używania przekleństw.
Nadal je pamiętam, ale już o nich nie myślę. Nie wypowiadam ich, bo przestały być częścią mojego słownictwa. Takie rzeczy czyni Duch Święty. Musimy więc wzrastać jako chrześcijanie. Następne pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy prawem Mojżesza a Dekalogiem? W Księdze Powtórzonego Prawa 4:13-14 czytamy: i oznajmił wam swoje przymierze, które rozkazał wam wypełniać, to jest 10 słów. Mnie też rozkazał pan w tym czasie, abym was nauczał ustaw i praw. Mojżesz był dostarczycielem jednego i drugiego. Różnica polega na tym, że Bóg zapisał 10 przykazań, a Mojżesz zapisał prawo ceremonialne na pergaminie i umieścił na zewnątrz Arki Przymierza. Dekalog został zapisany na kamieniu, a potem umieszczony w Arce Przymierza. Tylko te 10 przykazań zostały oddzielone i wyróżnione. Kolejne pytanie. Czy przed przyjściem Jezusa na ziemię były na niej demony? Tak, na naszej planecie znajdowali się upadli aniołowie. Już w Starym Testamencie czytamy, że szatan powstał, aby sprawdzić Dawida. W księdze Hioba szatan dręczy Hioba. Diabeł nie zawsze pracuje osobiście. Przez większość czasu zarówno Jezus, jak i szatan działają przez posługujące im duchy. Jezus ma dobrych aniołów, a szatan upadłych aniołów, złe duchy lub demony. Kiedy mówimy, diabeł namówił mnie do tego, nie oznacza to, że był to on osobiście. On nie jest wszechobecny, ale działa za pośrednictwem upadłych aniołów. Następne praktyczne pytanie. Dlaczego mówi się, że chrześcijanie nie powinni świętować Halloween? W jednym z kolejnych programów będziemy studiować, co Księga Apokalipsy mówi na temat życia i śmierci. Nie planowaliśmy tego, ale jeśli chcecie poczuć trochę strachu, zapraszamy was na to studium. Będziecie ubłogosławieni. Ktoś pyta, skoro Dekalog został spisany wiele lat po stworzeniu, skąd wiemy, że zabicie Abla przez Kaina było uważane za grzech? Bóg użył tego słowa. 10 przykazań zostało skodyfikowane przez Mojżesza i przez Boga. W Księdze Wyjścia 19-20 Bóg przemówił do Izraela. Ale już na początku Bóg powiedział do Kaina: grzech leży u twoich drzwi. Jak wspomnieliśmy, Paweł napisał, że tam, gdzie nie ma prawa, nie ma grzechu. Musiało więc istnieć prawo, skoro u drzwi Kaina leżał grzech. Nowy Testament nazywa Kaina mordercą. Jak mógłby być winny morderstwa, gdyby w tamtym czasie przykazania nie istniały? Musiał o tym wiedzieć, bo jeśli nie wiesz, nie masz winy przed Bogiem. Bóg więc musiał wyraźnie określić Adamowi i Ewie oraz ich synom, co jest dobre, a co złe. Mamy kochać naszych braci, a zabijanie ich nie jest najlepszym sposobem wyrażania miłości. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne spotkanie z serii Apokalipsa Teraz.